Nowością w nadchodzącym roku szkolnym będzie szkolny budżet obywatelski, zapowiada włodarz Suwałk. Taki budżet po raz pierwszy zafunkcjonuje. Ta inicjatywa rodziła się dość długo, ale była również ona przedmiotem wniosków, interpelacji ze strony radnych Rady Miejskiej. Kumulus, bo tak nazwano ów projekt, istotnie różni się od pierwotnej koncepcji zaprezentowanej kilka miesięcy temu przez radnego Wojciecha Pająka. Według pierwotnego pomysłu każda ze szkół miała dostać możliwość zagospodarowania kwoty 5 000 zł. Pieniądze mogły być wykorzystane na realizację jakiegoś wyłonionego przez szkolną społeczność celu. I tutaj nikt nie miał wątpliwości, że cel i metoda są słuszne. To jest nowum. Chcemy uczyć demokracji, chcemy uczyć współdecydowania, między innymi w wydatkowaniu środków publicznych i współdecydowania o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. No jest taka lekcja demokracji, ale już z wymiernym takim jakimś konkretnym działaniem, a nie tylko teoria. Prezydent miasta wyjaśnił również, jak inicjatywa będzie realizowana. Istota budżetu szkolnego będzie zbliżona do tego ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Każda szkoła otrzyma kwotę 10 000 zł z budżetu miejskiego i to szkoła, a w zasadzie uczniowie będą decydować, w jaki sposób ta kwota ma być zagospodarowana. Oczywiście będą wnioski składane w stosownym czasie. Te wnioski przez powołany tam zespół będą rozpatrywane, ale z udziału uczniów, samorządu uczniowskiego i później będzie głosowanie. Czyli i to uczniowie zadecydują, czy mają być jakieś ławeczki, czy łazienkę wyremontować, czy zorganizować jakiś spektakl, koncert. Tutaj inwencja należy do samych uczniów, do wnioskodawców. Głosować będą uczniowie klasy 4 i aż do 8 szkół podstawowych, ale oczywiście w szkołach średnich już wszyscy uczniowie mają prawo głosu. W pomyśle pierwotnym pojawiła się propozycja, by przed wdrożeniem Kumulusa nauczyciele i szkolna młodzież przeszła szkolenia z zakresu realizacji tego rodzaju akcji. Te warsztaty miały na koszt miasta zorganizować tak zwane NGOsy, czyli organizacje pozarządowe. W efekcie w pierwszym roku Kumulusa na szkolenia miało być wydane 90 000 zł, a na samą realizację wniosków zaledwie połowa tej kwoty. Na szczęście pojawiła się tutaj pewna refleksja. Nie mamy środków finansowych, zbędnych środków finansowych w budżecie przeznaczonych na prowadzenie odpłatnych szkoleń. Mamy Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który tym tematem ma zająć się i ma takie szkolenia przeprowadzić. Tutaj nie będziemy ogłaszali konkursów na przeprowadzenie tego zadania przez NGOsy, którym byśmy zapłacili. Mamy swoje możliwości, mamy swoją jednostkę, placówkę, która powinna to wykonać.